Niepokojąco dużo osób chorych po szczepieniach. Ukraina ciśnie po polskim sprzęcie. Tesla pobiła kwartalny rekord sprzedaży. A na koniec, hulajnóg elektrycznych. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Lecimy! Znały poważnych uszkodzeń po szczepionce? Rodzina czuje się pozostawiona sama sobie przez państwo i lekarzy. Szpital Uniwersytecki w Marburgu powiększył swoje specjalistyczne ambulatorium dla pacjentów cierpiących na zespół postkowidowy o przychodnie post-VAC. Tysiące osób doznało upośledzenia zdrowia. Czy szczepienie na koronawirusa jest bezpieczne dla zdrowia? Frankfurter Allgemeine Zeitung ujawnia, że Szpital Uniwersytecki w Marburgu otworzył dodatkowe ambulatorium dla osób, które cierpią na zespół postkowidowy. Leczenie ma dotyczyć aż 7000 osób, które mają zdiagnozowane upośledzenie zdrowia. Niemieckie media opublikowały wypowiedź dyrektora wspomnianej placówki medycznej. Profesor Bernard Schiffer miał powiedzieć, że temat był wyciszany zbyt długo. Potwierdził, że specjalistyczne ambulatorium jest konieczne, ponieważ zgłasza się coraz więcej osób, które doznały długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku szczepienia przeciw COVID. Skarżą się na różnego rodzaju zmęczenie, uszkodzenia neurologiczne i problemy z sercem. Każdego dnia otrzymujemy setki zapytań o syndrom poszczepienny. Ile podejrzanych przypadków z nich ostatecznie jest prawdziwych, nie można stwierdzić przy pierwszym kontakcie. W jakim rzeczywiście istnieje związek choroby ze szczepionką, można ustalić dopiero przy indywidualnym badaniu każdego przypadku, powiedział profesor Schiffer. Nach der ersten Impfung angefangen, hatte ich Zuckungen in den Armen und in den Beinen. Ich hatte keine Schmerzen, gar nichts. Und nach der zweiten Impfung ging es los. Schiffer zwrócił uwagę, że wciąż nie ma precyzyjnej definicji, czym jest post-VAC, określany często jako drugi COVID po szczepieniu. Bije na alarm, że czas podjąć publiczną debatę na temat skutków ubocznych preparatów. Serio. Serio. Czyli do tej pory wszyscy, którzy mieli obawy, czy na pewno na prędce wprowadzane produkty po to, żeby zrobić miliardy dolarów, bo żadna z tych firm nie pracowała pro bono, nie robili tego za zwrot kosztów, tylko takie firmy jak Pfizer, Moderna czy Johnson & Johnson po tej całej akcji z COVID-em stały się najpotężniejszymi firmami farmaceutycznymi na świecie z ogromem kapitału pozyskanego ze skarbów państwa, a von der Leyen negocjowała ceny w górę, a nie w dół, czyli... O tym gadałem z Grzegorzem Płaczkiem. Możecie obejrzeć nasz wywiad. Okazało się, że oni zaoferowali bodajże 12 euro za dawkę, a ona skończyła negocjacje na 15, nie? No. I wszyscy, którzy mieli obawy, że coś jest kuźwa nie tak, byli nazywani foliarzami. Teorie spiskowe sobie robicie. Zaufajcie nauce, która co chwilę się zmieniała. Na początku mieliśmy według zapewnień polskich ekspertów już nie chorować, bo tam było, a co jeśli ktoś zarazi kogoś po zaszczepieniu? Nie zarazi, bo nie zachoruje. Tak mówił naczelny polski ekspert tuż przy Morawieckim. Jakaś masakra. Życie pisze nam kolejny scenariusz, który moglibyśmy śmiało nazwać post-VAC, czyli pomiędzy COVID-em a uściskiem śmierci. Kiedyś dawno temu ludzie jedli pokrzywy i zamieniali się w alchemików, by zdrowie odzyskać, a dziś powstają specjalistyczne ambulatoria dla potencjalnych osób, które mają te post-VAC-i. W dobie informacji, gdzie każdy może zostać ekspertem, a nasze osobiste doświadczenia stają się niepodważalnym dowodem, zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy medycyna nie stała się nowym polem bitwy. Lekarze, politycy, a nawet twoja własna ciocia, wszyscy walczą o palmę pierwszeństwa w dziedzinie wiedzy o szczepieniach. Każdy wie lepiej. Mamy więc nowe zjawisko, a jak wiemy, wszelkie mody na choroby przychodzą i odchodzą. Niektóre zostają na dłużej, inne znikają jak łza na gorącym piasku, a co jeśli tak naprawdę post-VAC to tylko kolejny rozdział w naszej powieści pełnej obaw i trosk nieustannego poszukiwania informacji, które jedynie nas uspokoją psychicznie. Syndrom poszczepienny. To rzeczywistość, czy kolejne zbiorowe omamy? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy w rękach profesjonalistów, może, a nie własnych przypuszczeń czy opowieści sąsiadki. Pamiętajmy, że każdy przypadek to indywidualna historia, dlatego zanim staniemy się kolejnym doktorem, może przytrzymajmy na chwilę swoją gorliwość i pozwólmy prawdziwym lekarzom zająć się swoją pracą i być może za lat 10, 13 będziemy znali prawdę o tym, co sobie wstrzykiwaliśmy teraz. Jakie to niesie ze sobą konsekwencje? Być może, bo nie każdemu będzie na rękę ujawnianie ewentualnych negatywnych korzyści. A może, drodzy eksperci, warto odłożyć swoje dyplomy i powrócić do korzeni? Bo przecież pokrzywy nadal czekają, a wam chyba bliżej do biznesmenów niż do lekarzy. Następny temat. Pozostałe będą przygotowane i przekazywane, oświadczył prezydent Andrzej Duda. Premier Słowacji Edgar Heger poinformował, że jego kraj przekaże Ukrainie 13 myśliwców. To są przestarzałe myśliwce czwartej generacji. Ukraina potrzebuje nieco innych samolotów, powiedział o polskich MiG-ach Juriy Ihnat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych. Przekazanie przez Polskę myśliwców to pierwszy krok. To historyczny krok w przekazywaniu takiego rodzaju broni, jakim są samoloty myśliwskie, stwierdził Ignat na antenie ukraińskiej telewizji. Dodał, że siły powietrzne mają na razie 5 brygad takich maszyn, 2 brygady Su-27 i 3 brygady MiG-29. Rzecznik stwierdził, że są to stare radzieckie myśliwce czwartej generacji, fizycznie już przestarzałe, a Ukraina potrzebuje nieco innych samolotów, podaje agencja Ukrinform. Ośrodek Studiów Wschodnich ocenia, że decyzja o przekazaniu Ukrainie przez Polskę i Słowację myśliwców MiG-29 ma istotny wymiar polityczny, ale nie zmieni sytuacji na froncie. Łącznie oba państwa będą w stanie przekazać nieco ponad 30 maszyn, przy czym część z nich zostanie potraktowana jako magazyny części zamiennych. Czytamy w raporcie. Ukraińscy żołnierze, wykorzystując broń polskiej produkcji, zestrzelili rosyjski samolot Su-25. Według OSW zużycie tych samolotów w trakcie ponad 30-letniej służby i niedobór części zamiennych, większość z ich zapasów przekazano Ukrainie wcześniej, sprawiają także, że w warunkach bojowych część darowanych migów może okazać się maszynami jednorazowego użytku. Drodzy Państwo, oto kolejny odcinek Jak uratować świat za pomocą złomu. W dzisiejszym epizodzie Polska i Słowacja rzucają na Ukrainę przestarzałe radzieckie migi zamiast zmodernizowanych myśliwców piątej generacji. I to tak jakby rzucić im koło ratunkowe z dziurą, które utrzymuje się na powierzchni, tylko dzięki optymistycznym myślom. Rzeczywiście, historyczne to wydarzenie jest dość. Dawanie sąsiadom sprzętu, który ledwo zipie, kiedy oni naprawdę potrzebują porządnych maszyn, to też coś jest niespotykanego. Jeżeli faktycznie im to nie działa, no to po co nam była ta operacja? Przynajmniej tyle dobrego, że sami się dowiedzieliśmy, że sami byśmy się tym nie obronili, więc może taki był cel naszego rządu, żeby faktycznie wszystko zmodernizować w Polsce, a to, co już i tak mieliśmy, no przynajmniej w jakiś sposób się przyda. Oczywiście można na to patrzeć w ten sposób, że Ukraińcy nie szanują tego, co Polska im daje i tak dalej, tylko no też z drugiej strony, jeżeli to faktycznie im nie działa i nie polepsza ich bezpieczeństwa, no to też po co im było robić taką nadzieję. Generalnie polska polityka w zakresie rozdawnictwa naszego sprzętu dla Ukrainy, podczas gdy wszyscy inni sprzedają ten sprzęt, a my nie dość, że im oddajemy za darmo, to później kupujemy po zawyżonych cenach, bo nie umiemy w negocjacje. Znaczy, sorry, że w ogóle mówię my, ale nasz rząd decyduje za nas wszystkich, a to są straszne kuciapy. Może następnym razem, gdy Ukraina będzie potrzebować amunicji, powinniśmy im przekazać pakiet petard na Sylwestra. Przecież liczy się gest, nie? Trochę to tak wygląda. Ukraińska armia powinna przygotować się na niecodzienne atrakcje. Jak choćby myśliwce przypominające legendarnego Ikarusa z rozlatującymi się skrzydłami. A na froncie sytuacja nie ulega zmianie, ale przynajmniej będziemy mieli okazję poznać wyjątkowe umiejętności naszych polityków w mówieniu o tym, jacy to są pomocni tam, gdzie są potrzebni, zawsze się tam pojawią, zwłaszcza wtedy, kiedy będą na nich skierowane światła reflektorów i kamery. Z drugiej strony, jeśli kiedyś ktoś chciałby zorganizować wystawę z zabytkowych myśliwców, Ukraina będzie miała niezłą okazję, żeby to zrobić i zarobią na tym niezłe pieniądze. Ja bym poszedł. Następny temat. Pick it up and transfer it to the other robot. Yeah. But I think like you know like a design improvement we should do is like really just the one robot should just pass it to the other robot. 422 875 samochodów sprzedanych od stycznia do marca to najlepszy jak dotąd kwartalny wynik Tesli. Firma Elona Muska imponuje zdolnością do utrzymywania wzrostu sprzedaży pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, ale za tymi danymi kryją się dość poważne problemy, nie mówiąc już o niejasnej przyszłości słynnego producenta elektryków. Tesla zaprezentowała swoje najnowsze dane kwartalne i na pierwszy rzut oka sytuacja wygląda świetnie. Pomimo coraz ostrzejszej konkurencji na rynku samochodów elektrycznych i dużo wyższych kosztów kredytu i leasingu z powodu podniesionych stóp procentowych firmie udało się utrzymać tendencję wzrostową sprzedaży. Wzrost nie jest jednak imponujący. W ciągu pierwszych 3 miesięcy tego roku firma sprzedała tylko o 4% więcej samochodów niż w czasie 3 ostatnich miesięcy 2022 roku. To dość skromny wzrost jak na olbrzymie cięcia cen, jakie Tesla przeprowadziła od początku roku. W styczniu cena podstawowej wersji modelu została obniżona aż o 20%, a obniżki objęły także pozostałe modele tej marki. Bardziej niepokojące jest to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Tesla wyprodukowała aż o 78 tysięcy więcej samochodów niż sprzedała, co tylko częściowo można wyjaśnić opóźnieniami w dostawach zamówionych pojazdów do klientów. Co ciekawe, produkcja w pierwszym kwartale tego roku była tylko o 0,2% wyższa niż w ostatnim zeszłego, choć Tesla otworzyła niedawno 2 nowe fabryki w Niemczech i w Teksasie. General assembly kind of operates in kind of a U, so it goes, cars come in over there, go all the way down here, and then all the way that way. Okay. You can see the car get progressively more. Wygląda na to, że skala wzrostu Tesli gwałtownie przyhamowała, jeśli porównać obecne wyniki kwartalne rok do roku, czyli z pierwszymi 3 miesiącami 2022 roku, to sprzedaż wzrosła o 36%, a produkcja aż o 44%. Nawet te wyniki były znacznie poniżej zakładanego przez spółkę 50% wzrostu rok do roku, ale potem sprzedaż znacznie wyhamowała. Wydaje się, że Tesla konfrontuje się z wyścigiem zbrojeń na rynku samochodów elektrycznych. Nie tylko wygląda to jak emocjonująca gra w szachy, ale czy Tesla jeszcze długo pozostanie na szczycie wśród tych wszystkich wzlotów i upadków? Wyobraźmy sobie, jak Elon Musk, ten nieśmiertelny bohater, próbuje utrzymać swoje imperium, zmagając się z tłumami nowych konkurentów. Czy to nie przypomina walki superbohaterów? Każdy kolejny przeciwnik wydaje się jeszcze potężniejszy niż ten poprzedni. W końcu Tesla nie jest już tą nieosiągalną gwiazdą, której nikt nie może dorównać. Teraz mamy tę wielką salę balową zwaną rynkiem samochodów elektrycznych i robią to praktycznie wszyscy producenci. A każdy producent tańczy w rytmie własnej melodii, oczywiście wzorując te podstawy na tym, co wykonała Tesla. Wszyscy próbują wyrwać koronę z głowy króla, którą trzyma równocześnie jak lód i gorącego kartofla. A co z tymi nowymi fabrykami? Możemy się śmiać z nieznaczącego wzrostu produkcji, ale może Elon Musk ma jakiś as w rękawie. Czyżby szykował się do wielkiego, niezapomnianego zwrotu akcji, który zostawi konkurencję z rozdziawionymi gębami? Na razie Tesla zdaje się tańczyć szybko, szamocąc się na falach rywalizacji. Czy przypadkiem nie zbliżamy się do punktu kulminacyjnego tego widowiska, kiedy to zasłona opadnie, a prawdziwi bohaterowie pokażą swoje twarze? Będziemy obserwować na pewno, jak ten elektryzujący spektakl się rozwija, a czas pokaże, czy Tesla zdoła utrzymać koronę na swojej głowie w obliczu nawałnicy nadciągających konkurentów i będziemy mogli sobie o tym czytać, o tym oglądać, o tym posłuchać, bo i tak nas nie będzie na to stać. Następny temat. Hey guys, to start using tire scooters, you obviously need to install Tire app. It's super easy. Mieszkańcy Paryża zdecydowali w referendum o pozbyciu się z ulic miasta hulajnóg na minuty. Elektryczne jednoślady mają zniknąć do końca sierpnia. To efekt m.in. licznych wypadków z udziałem tego typu pojazdów. Hulajnogi elektryczne na minuty pojawiły się w Paryżu w 2018 roku, ale już 2 lata później miejskie władze zdecydowały ograniczyć liczbę działających w mieście operatorów do zaledwie 3. Teraz jednak Paryżanie chcą całkowitego pozbycia się jednośladów z ulic. To efekt referendum, które odbyło się w stolicy Francji. Władze Paryża pozwoliły w nim zadecydować mieszkańcom o przyszłości kontrowersyjnych pojazdów. Jak donosi agencja Reuters, aż 89% głosujących opowiedziało się za całkowitym zakazem wynajmu jednośladów na minuty. Anne Hidalgo, obecna mer Paryża, zapowiedziała, że uszanuje wyniki referendum i podejmie kroki zgodnie z wolą Paryżan. Na Twitterze podziękowała mieszkańcom za udział w głosowaniu, które nazwała zwycięstwem lokalnej demokracji. Podkreśliła też, że kres hulajnóg na minuty nadejdzie już 1 września bieżącego roku. Właśnie wtedy kończy się 3-letni okres pozwalający firmom z branży działać w mieście na obecnych zasadach. Wśród obowiązujących teraz regulacji regulacji jest m.in. ograniczenie prędkości jednośladów na prąd do 20 km na godzinę, nakaz noszenia odblasków i obowiązek zostawiania pojazdów na wyznaczonych miejscach parkingowych. Za łamanie przepisów grożą surowe kary. Nieprawidłowe parkowanie to 35 euro mandatu, a przekroczenie prędkości to nawet 1500 euro, pisze BBC. The pricing. So the pricing is 10 krona plus 1.5 krona for 1 minute. It's Danish krona. Firmy oferujące najem hulajnóg na minuty zapowiedziały, że nie wycofają się z miasta bez walki, a francuski minister transportu Clément Beaune, niemożliwy kandydat na fotel mera Paryża, stwierdził z kolei, że głosowanie było potężną demokratyczną klapą. Przeciwnicy zakazu powołują się bowiem m.in. na niezwykle niską frekwencję, która wyniosła zaledwie 7,46% uprawnionych do głosowania. Także bardzo mało kto generalnie zagłosował za wycofaniem tych hulajnóg i możliwe, że to byli sami tacy, wiecie, ludzie, którzy jeżeli staniecie sobie pod własnym domem, nie zagradzając niczego, bo chcecie wnieść telewizor, nie stwarzacie żadnego problemu komunikacyjnego, tylko po prostu stoi tam bez sensu znak zakazu, to od razu robią foty i wysyłają do Straży Miejskiej czy Policji. Być może to właśnie ta grupa tych osób zagłosowała za. Ironia losu, co? Drodzy rodacy, hulajnogi elektryczne, które miały stać się symbolem ekologicznej rewolucji, gdzieś leżą na pyskach, głównie za sprawą niezadowolonych mieszkańców Paryża. Wybaczcie ten sarkazm, ale przecież wszyscy wiemy, że świat jest pełen paradoksów. Paryżanie mogą iść na rekord w dziedzinie szybkiego porzucania swoich uczuć miłości do hulajnóg na minuty. Kiedy hulajnogi zaczęły pojawiać się na ulicach, był to przecież cud techniki, a dziś sprawca tych licznych wypadków i zmora życia codziennego. Swoją drogą, kto by pomyślał, że wielu z nich zatęskni za starymi, dobrymi rowerami. Z drugiej strony trzeba przyznać, że hulajnogi na minuty przyczyniły się do zwiększenia świadomości, czy to ekologicznej, czy to transportu innego niż samochód, czy pójście sobie z buta, bo jednak możliwość wyboru tego środka transportu jest czymś bardzo fajnym, z czego sam często korzystam i nie chciałbym, żeby tak zabrali sobie te hulajnogi, bo tak. Jakieś przepisy do tego by się przydały, takie, żeby faktycznie nie stały te hulajnogi na środku drogi, bo czasami tak jest, że można się potknąć, bo ludzie stawiają jak debile totalni, ale jeśli to by wyregulować, uświadomić jakieś społeczeństwo, to jest to bardzo spoko. Jeśli nie mieszkacie w większych miastach, to pewnie nie macie z tym kontaktu, ale w Warszawie akurat jest to bardzo spoko, że potrzebuję samochodu, szukam sobie samochodu z carsharingu i otwieram go aplikacją na parkingu. Mam go zawsze maksymalnie, nie wiem, 500 metrów dalej, zazwyczaj jest bliżej, ale no maksymalnie do tych 500 metrów mam jakieś auto, do którego mogę sobie wsiąść, gdzieś podjechać. Chcę, żeby ktoś mnie zawiózł gdzieś, bo na przykład wracam z imprezy i kiepsko, żebym prowadził w takim stanie, no to wzywam sobie nie tylko taksówkarza, któremu nie wiem ile zapłacę, tak jak to było kiedyś. Jeden mnie orżnie, drugi mnie orżnie, zwłaszcza jeśli jestem w stanie wskazującym, tylko wchodzę sobie na jedną łapkę, drugą łapkę, trzecią łapkę, porównuję ceny, porównuję jakość i wtedy wybieram tę, którą najbardziej chciałbym, z której najbardziej chciałbym skorzystać, której najbardziej ufam, która ma najlepszą cenę i tak dalej, która po prostu mi odpowiada. Jeśli chcę, to jadę sobie na hulajnodze, jak mam niedaleki odcinek do przejechania, a wiecie, na tramwaj czy na coś tam bym czekał dużo dłużej, czy samochodem bym się nie przecisnął, no to mam właśnie ten tramwaj. Mam rower, który jest w Warszawie darmowy i robi go i sponsoruje go Urząd Miasta. Można po prostu sobie wziąć rower i odłożyć go w innym miejscu na stacjach, których jest całkiem dużo. Generalnie taka możliwość wyboru jest naprawdę bardzo spoko i rezygnowanie z tego tylko dlatego, że ludzie są nieokrzesani jest co najmniej dziwne. Ale jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje. Czasem człowiek myśli, że robi coś dobrego, a później okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Przenikliwi byli mieszkańcy Paryża, przewidując, że jednoślady zaczną ostatecznie być delegalizowane. No, życie potrafi być serio okrutne, nawet dla wynalazków, które miały uczynić świat lepszym miejscem do życia. Warto zastanowić się, czy nie jest to przestroga dla nas, byśmy zastanowili się też nad własnym podejściem do tej sprawy. Niedawno świętowaliśmy sukces hulajnóg, a teraz płaczemy nad ich losem. I kto wie, jakie jeszcze zwroty akcji czekają nas w przyszłości. W każdym razie ja wiem, że widzimy się tutaj o 18:00 i o 6:30 każdego dnia, więc jeśli nie chcesz przegapić, to koniecznie subskrybuj nas na YouTubie albo obserwuj na Facebooku. Ja się już żegnam, trzymajcie się ciepło, no i heja!